A przed nami teraz zespół Cztery Pory Miłowania. Tradycyjnie. Zanim coś więcej o nich powiem, chciałabym, żebyście posłuchali. Pierwszy utwór to Drapieżne noce. Cała utkana z mgły, we wspomnień paciorki odziana. Przychodzisz tu nocą, gdy trudno dotrwać do rana. Cała utkana z mgły, we wspomnień paciorki odziana. Przychodzisz tu nocą, gdy trudno dotrwać do rana. Noce są takie drapieżne i nic nie brakuje dniom. Ludzie niezmiennie troskliwi i ja zmęczony tą grą. Przy tobie wszystko jest proste, niczego grać nie muszę. Wiesz, że nie ty tam ze mnie. I na ramieniu mam duszę. Zostań tu trochę dłużej, przejdź ze mną poza próg dnia. Niech ranek nie znaczy żegnaj, a dzień z tobą niech trwa. Cała utkana z mgły, wspomnień paciorki odziana. Przychodzisz tu nocą, gdy trudno dotrwać do rana. Cała utkana z mgły, we wspomnień paciorki odziana. Przychodzisz tu nocą, gdy trudno dotrwać do rana.
opowieść o zespole Cztery Pory Miłowania rozpocznę nietypowo, bo od autora tekstów, który zasadniczo nie jest członkiem zespołu. To Piotr Kączak z Wrocławia, z zawodu leśnik, obecnie rencista, mieszka teraz w województwie pomorskim, jest miłośnikiem literatury, fantasy i poezji. Od niedawna sam próbuje publikować w internecie. W druku zadebiutował w 2011 roku, zamieszczając kilka wierszy w antologii portalu poetyckiego Nauczce Poezji pod tytułem 21 w skali Beauforta. To właśnie jego teksty śpiewa zespół Cztery Pory Miłowania. Już pierwszy tekst usłyszeliśmy, a przed nami kolejny. Jesienne kocham. Dalszy ciąg opowieści o zespole po tym utworze. Lecz póki jesteś ze mną, póki trwa ta chwila, ten czas między nami, wiem, nie trzeba się lękać, bo ze sobą ten czas przetrwamy. Lecz póki jesteś ze mną, póki trwa ta chwila, ten czas między nami, wiem, nie trzeba się lękać, bo ze sobą ten czas przetrwamy. Dni coraz krótsze i chłodne, ledwie raneka, już wieczór bliski. Całkiem też spaścierniczałem, jak powiada pan poniedzielski. Lecz póki jesteś ze mną, póki trwa ta chwila, ten czas między nami, wiem, nie trzeba się lękać, bo ze sobą ten czas przetrwamy. Zatańczmy z liśćmi na wietrze, przed deszczem dom nas ochroni. Mimo naszych siwych już skroni. Pa, pa, da, 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 da
Drugą kluczową postacią dla zespołu Cztery Pory Miłowania jest Michał Miotka. To przede wszystkim człowiek zafascynowany poezją śpiewaną. Nie pamięta takich czasów, w których nie słuchałby właśnie poezji śpiewanej, piosenki z Krainy Łagodności. Prywatnie studiuje zaocznie ekonomię i inwestuje na rynku walutowym. Nie jest uczniem szkoły muzycznej, jest amatorem. Za gitarę chwycił zainspirowany kolegą Patrykiem Wędrowskim. No i Patryk Wędrowski to właśnie kolejny uczestnik, członek zespołu Cztery Pory Miłowania. To przede wszystkim gitarzysta. Obecnie gra też na gitarze basowej i kontrabasie. Michał Miotkę mówi, że z Patrykiem Wędrowskim znali się od zawsze, ale dopiero kiedy zaczęli współpracować muzycznie, ta znajomość przybrała na sile i w tej chwili może śmiało nazywać ją przyjaźnią. Patryk to gitarzysta, który całkiem niedawno zainteresował się gitarą basową. Również nie jest kształcony muzycznie, ale aktualnie jako samouk gra właśnie, tak jak wspomniałam, na gitarze basowej i kontrabasie. Michał Miotkę z kolei jest kompozytorem wszystkich utworów zespołu Cztery Pory Miłowania, które Wam dzisiaj zaprezentuję i z tego co wiem większości utworów tego zespołu. Przed nami kolejny utwór, a po nim postaram się przedstawić Wam żeńską część zespołu. Południe to kolejna piosenka zespołu Cztery Pory Miłowania. Na miedzy w cieniu brzozy chłonę gorący oddech dnia. Pająk wchodzi leniwie na badylek uszy. Świdruje gwarowadzi leniwie. Płyną statka obłoków. Pański wołanie dzwonne, ciężkie powietrze pachnie przyszłą burzą. Ach, jak wspaniale południeć tak. Wraz z łanami, co wołają szczęścia. Słychać na nią pański wołanie dzwonne, ciężkie powietrze pachnie przyszłą burzą. Ach, jak wspaniale południeć tak. Wraz nami, co wołają szczęścia. Jakże pragnę trwać tak bez końca w zapachach i dźwiękach utopiony, chwilą beztroski zaczarowany. I tobie zanieśnę ten bukiet południa. Wołanie dzwonne,
Ciężkie powietrze pachnie przyszłą burzą. Ach, jak wspaniale południe ćta. Raz zła na nico wołają brzęcia. Jakże pragnę trwać tak bez końca w zapachach i dźwiękach utopionych, chwilą bez troski zaczarowany. A potem zebrać skrzętnie te wszystkie zachwycenia. Tak jak wspomniałam, czas teraz na żeńską część zespołu Cztery Pory Miłowania. W śpiewie wspiera Michała Miotkę Małgorzata Grabowska, która podobno jest dobrą muzą i niejednokrotnie sugeruje Michałowi korekty w utworach. Publicznie Michał zazwyczaj to ignoruje, by potem w zaciszu własnego pokoju z nich skorzystać. Gosia rozwija się muzycznie, prywatnie gra na gitarze, ale ma ambicje wsparcia zespołu również kolejnym solowym instrumentem. I druga kobieta w tym zespole to Dorota Sowa-Kuziela. Na pewno udało Wam się już ją poznać w mojej audycji. Dała Wam się poznać jako wspaniała autorka tekstów, kompozytorka, gitarzystka, no i nietuzinkowa wokalistka. Ale jak pewnie wspominałam podczas prezentowania jej nagrań, jest również skrzypaczką. I tutaj właśnie zespół Cztery Pory Miłowania Dorota wspiera, grając wspaniale na skrzypcach. To już cały skład, czyli tak jak wspomniałam, Michał Miotkę, Patryk Wędrowski, Małgosia Grabowska i Dorota Kuziela, plus Piotr Konczak, autor tekstów. To cały zespół Cztery Pory Miłowania, a przed nami ich kolejny utwór Śmiech i Łza. Dopóki życia choć mutli się w nas, dopóki jeszcze nam się chce. Dopóki życia choć utli się w nas, dopóki jeszcze nam się chce. Śmiejmy się raz po raz. Niech śmiech ten skryje łzę. Niech śmiech ten wstrzyma czas. Dopóki życia choć utli się w nas, dopóki jeszcze nam się chce. Dopóki życia choć utli się w nas, dopóki jeszcze nam się chce. Łzę urojoną nad młodością, tą co pierwszą była i tą drugą. Lecz śmiejmy się, przecież możemy jeszcze raz. Przecież możemy jeszcze raz. Thank you.
życia, choć modli się w nas, dopóki jeszcze nam się chce. Dopóki życia, choć modli się w nas, dopóki jeszcze nam się chce. Pomyślałam, że warto jeszcze powiedzieć kilka słów na temat tego, jak rozpoczęła się współpraca Michała Miotka i autora tekstów, czyli Piotra Konczaka. Piotr relacjonuje to tak. Pewnego dnia pożyczyłem koledze Zbyszkowi Sarzyńskiemu egzemplarz antologii poetów portalu Nauczce Poezji pod tytułem 21 w skali Beauforta, gdzie były opublikowane moje wiersze, gdzie było opublikowanych kilka moich wierszy. Szczerze mówiąc, trochę już zapomniałam o tym wypożyczeniu, gdy Zbyszek zadzwonił do mnie z informacją, że oto znalazł się młody człowiek nazwiskiem Miotkę i chciałby napisać muzykę do moich tekstów, a następnie wykonywać je na scenie. Zbyszek zapytał w imieniu Michała, czy wyrażam zgodę. Odpowiedziałem, że nie widzę przeszkód. W końcu piszę z myślą, aby jak najwięcej ludzi zapoznało się z moimi tekstami. Tak to się wszystko zaczęło i tak powstają właśnie te ciekawe muzycznie i myślę, że takie optymistyczne utwory zespołu Cztery Pory Miłowania. Co istotne, zespół będzie można już bardzo niedługo usłyszeć na scenie. Najbliższy koncert będzie miał miejsce w środę w Gdyni w Cafe Anioł. Na ten koncert bardzo serdecznie zapraszam. Wspomnę o nim jeszcze podczas naszego tradycyjnego kącika koncertowego. A na zakończenie spotkania muzycznego z zespołem Cztery Pory Miłowania utwór pod tytułem Świat skrótów i wywieszek. Świat skrótów i wywieszek, metek, indeksów, paragonów, gdzie wszystko ma swój numer. I bicie serc, i bicie dzwonów, świat skrótów i wywieszek. Metek, indeksów, paragonów, gdzie wszystko ma swój numer. I bicie serc, i bicie dzwonów, a ja dzień za dniem słyszę dla traw zielonych pod dzwonem. Hej, ostatnie trawy, zgodźcie się do mnie. Świat skrótów i wywieszek, metek, indeksów, paragonów, gdzie wszystko ma swój numer. I bicie serc, i bicie dzwonów, świat skrótów i wywieszek, metek, indeksów, paragonów, gdzie wszystko ma swój numer. I bicie serc, i bicie dzwonów, skrońcie się do mej chaty, otoczcie jak częstokół, a wśród was niech zamieszka choć jeden malutki krokus. Korzystać z telefonu, gdy zechce znów usłyszeć. Czy bicie serc, czy bicie dzwonów, nie pozwólcie na to nigdy. Bym musiał korzystać z telefonu, gdy zechce znów usłyszeć. Czy bicie serc, czy bicie dzwonów.